Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejna analiza geopolityczna przed nami, a moim Państwa gościem pan dr Leszek Sokulski. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, pozwolę sobie rozpocząć nie od tematu bieżącego, ale od takiej ogólnego oglądu sytuacji, a mianowicie chciałbym przejść do rosyjskiej narracji, tej pojawiającej się w mediach. Ja mam takie wrażenie, oglądając niektóre programy w rosyjskiej telewizji państwowej, że Polska w zasadzie od pewnego czasu stała się wrogiem numer jeden. Nawet w niektórych programach można powiedzieć, że częściej pada nazwa naszego kraju niż Stanów Zjednoczonych. I obserwując to, co dzieje się w tej narracji, no to oczywiście przede wszystkim jesteśmy stawiani jako ten podstawowy wróg, jako ta podstawowa siła, która wspomaga w tym momencie Ukrainę. Bardzo często cytowani są też polscy politycy. I ja mam takie pytanie, może trochę przewrotne, ale czy właśnie to polskich polityków pan by tutaj winił za ten fakt, że przez w zasadzie kilkanaście miesięcy ostatnio udało się z Polski zbudować wroga numer jeden w Federacji Rosyjskiej? No myślę, że wina nie leży tylko po jednej stronie. To w taki sposób jednostronny absolutnie moim zdaniem nie możemy patrzeć na tę rosyjską narrację strategiczną. Ona oczywiście się zmieniała w ciągu ostatniego czasu. To nie jest tak, że Polska cały czas od lat, całych lat czy dziesięcioleci była przedstawiana w Rosji jako wróg numer jeden. Absolutnie nie. Ja pamiętam jeszcze swoje wyjazdy naukowe do Moskwy czy do Kaliningradu, na Uniwersytet Kanta czy na Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, kiedy tak naprawdę Polska była traktowana w rosyjskich mediach w sposób, ja bym powiedział, marginalny. To znaczy no, Polską się nikt tak naprawdę nie przejmował, nikt się nią jakoś nie zajmował, szczególnie w rosyjskich mediach, kiedy rozmawiałem z naukowcami rosyjskimi, kiedy rozmawiałem z rosyjskimi dziennikarzami czy ze studentami w akademiku, w którym mieszkałem, to kojarzyli Roberta Lewandowskiego, co najwyżej, jeśli chodzi o Polskę. Wspominali, to była rozmowa o sporcie, o kulturze, kojarzyli reżyserów czy aktorów niektórych polskich i tak naprawdę poza tym Polska nie wywoływała jakichś większych kontrowersji. Oczywiście zdarzały się te napięcia polityczne, jak związane chociażby z zawieszeniem małego ruchu granicznego, ale to mówmy sobie szczerze, że to były kwestie marginalne, które nikogo realnie nie dotyczyły. Przeciętnego Rosjanina w Moskwie, w Petersburgu czy w Kazaniu absolutnie nie dotyczyły. To się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch lat i oczywiście to jest tak, że polska ingerencja w sprawy wschodnie, chociażby wspieranie, można powiedzieć, tej opozycji antyłukaszenkowskiej i próba ingerencji w wewnętrzne sprawy Białorusi, no niewątpliwie była takim punktem, moim zdaniem, zwrotnym, jeśli chodzi o tę politykę Rosji wobec Polski. To zaangażowanie Polski w wsparcie pomarańczowej rewolucji, mówię tutaj o latach 2004-2005, cała ta sprawa związana z Euromajdanem, rok 2013 i także wsparcie, które płynęło z Polski dla części sił politycznych na Ukrainie, nie było tak mocno odczuwalne w samej Rosji i przez samych Rosjan, rosyjskich strategów, jak właśnie to zaangażowanie się w próbę przewrotu na Białorusi. Mówimy o ostatnich wyborach prezydenckich i o tej próbie właśnie ingerencji, zapowiedzi budowy domu białoruskiego w Polsce, rządu na uchodźstwie białoruskiego i tak dalej, i tak dalej. No i druga sprawa oczywiście to jest kwestia tego, że dzisiaj Polska jest absolutnie w pierwszym szeregu państw, które pomagają Ukrainie. Polska stała się właściwie, można powiedzieć, myślę, że bez cienia przesady, takim centrum logistycznym pomocy dla Ukrainy. No i też oczywiście Polska stała się dzisiaj kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych w realizacji jej polityki zagranicznej. Oczywiście partnerem to może za dużo powiedziane, po prostu no, junior partnerem, nazwijmy to w ten sposób, ale faktem jest, że Polska jest wykorzystywana przez Stany Zjednoczone jako swego rodzaju zderzak strategiczny, który ma osłabiać Rosję w tej części Europy. Oczywiście Ukraina również jest traktowana jako taki zderzak, tylko że już bezpośrednio zaangażowany w próbę osłabienia Rosji. Tyle jeśli chodzi o to spojrzenie, natomiast to nie jest tak, że tutaj, tutaj tylko politycy polscy są winni. No, polscy politycy wybrali świadomie czy nieświadomie, bez przymusu czy z jakimś formą przymusu, nazwijmy to w ten sposób, będąc w takiej współzależności ze Stanami Zjednoczonymi,
wybrali taką, a nie inną strategię. Ja jestem krytykiem tej strategii od kilkunastu lat. Uważam, że bycie zderzakiem strategicznym nie skończy się dla Polski dobrze i już się nie kończy dobrze. Widzimy to po stanie polskiej gospodarki. Natomiast myślę, że ta groźba wojny polsko-rosyjskiej niestety cały czas narasta i to oczywiście ta wojna nie jest w interesie ani Rosji, ani Polski. Ona jest bardzo w interesie mocarstw anglosaskich, w interesie Wielkiej Brytanii, w interesie Stanów Zjednoczonych. To jest ta szansa, wydaje się, że ostatnia szansa na uratowanie hegemonii liberalnej Stanów Zjednoczonych dzisiaj. To też nie jest tak, że mamy sytuację absolutnie czarno-białą na Ukrainie, jak próbują nam wmawiać media głównego nurtu. Ja zdaję sobie sprawę, ile mogę powiedzieć w mediach, takich jak YouTube. Wiemy doskonale, że ta cenzura zatacza coraz szersze kręgi. Widzimy, jak został ostatnio ocenzurowany Jordan Peterson, słynny psycholog i komentator także polityczny, za swoje wypowiedzi niepoprawne politycznie. Zostało jego konto na Twitterze usunięte. Ale cóż tam Jordan Peterson, sam były prezydent Stanów Zjednoczonych, miał usunięte konto. Widzimy, jak ta cenzura zatacza szersze kręgi. Widać, że dominuje ten obraz czarno-biały, że mamy złą Rosję i dobrą Ukrainę. A doskonale wiemy, że ta rzeczywistość geopolityczna i te procesy są znacznie, znacznie bardziej skomplikowane i tu w ogóle nie chodzi o Ukrainę, ani nie chodzi o niepodległość tego państwa. Wiemy doskonale, że Rosja nie rozpoczęła żadnej pełnoskalowej wojny. Rozpoczęła, oczywiście jest otwarta inwazja i to Rosja jest agresorem, natomiast Rosja realizuje szereg operacji wojskowych, gdzie generalnie Ukraina jest, czy powiedzmy Donieck, Ługańsk, południe Ukrainy, to są pewne elementy taktyki rosyjskiej, natomiast cel strategiczny jest zupełnie gdzie indziej i tu w ogóle nie chodzi o samą Ukrainę. Tu nie chodzi o to, aby Rosja wchłonęła dzisiaj, na dziś oczywiście, rozmawiamy 13 lipca 2022 roku, całą Ukrainę, bo te siły, które Rosja rzuciła, to są siły absolutnie nie na pełnoskalową wojnę. To są siły na szereg operacji wojskowych, a nie na pełnoskalową wojnę. Do takiej pełnoskalowej wojny potrzeba byłoby po pierwsze powszechnej mobilizacji w Rosji, po drugie uderzenia dwukrotnością sił w stosunku 2:1, jeśli na korzyść agresora na terytorium Ukrainy. No i oczywiście od samego początku, od pierwszych dni pełnoskalowej wojny musiałyby być rażone rakietowo ośrodki kierowania państwem ukraińskim. To się nie dzieje. Proszę zobaczyć, że ośrodki kierowania państwem ukraińskim normalnie funkcjonują. Prezydent Zełenski spotyka się z czołowymi przywódcami światowymi w Kijowie zupełnie spokojnie, zupełnie bezpiecznie. Nie ma tutaj takiej groźby, że nagle spadną ciężkie bomby, które zniszczą umocnienia związane z właśnie systemami kierowania państwem. Więc to jest troszeczkę dziwna wojna, ale tutaj, jak mówię, nie chodzi o Ukrainę. Tu chodzi o zmianę ładu międzynarodowego. I jesteśmy absolutnie w takim momencie, gdzie obserwujemy te zmiany ładu międzynarodowego, ten zaostrzający się kryzys gospodarczy, recesja gospodarcza, szykujący się kryzys energetyczny, szykujący się kryzys żywnościowy i prawdopodobnie także kryzys migracyjny, no, mają szansę wywrócić ten stolik gry, który dotychczas obserwowaliśmy. Jeszcze tak na chwilę, pozostając w tej narracji medialnej, chciałem pana zapytać o opinię. Bardzo często pojawia się między innymi już nie tylko medialnie, ale również wśród polityków i to wysoko postawionych polityków rosyjskich to twierdzenie, ta teza, że Polsce może zależeć na rozbiorze Ukrainy. Ostatnio po tym, kiedy prezydent Zełenski wniósł ten projekt ustawy o specjalnym statusie dla Polaków, to również jeszcze raz wybrzmiało. Pana zdaniem skąd wzięła się w ogóle taka forma narracji? Bo wcześniej jednak o Polsce, nawet jeżeli mówiło się w kontekście wojny i pomocy, to mówiło się konkretnie o sprzęcie, a nie o tym, że Polska ma na celu anektowanie części zachodniej, czy też rozbiór Ukrainy. No, to nie jest nowa narracja. Ta narracja w Rosji była, ale była traktowana marginalnie i mówili to politycy, którzy byli takimi, można powiedzieć, dyżurnymi właśnie twórcami narracji zaczepnej w całej tej walce informacyjnej. Władimir Żyrinowski tego najlepszym przykładem, który kilka lat temu wystosował taką propozycję do ambasady polskiej właśnie rozbioru Ukrainy. To jest oczywiście absurdalna propozycja i absurdalna teza. Polska w żaden sposób
nie ma tutaj racji stanu w rozbiorze Ukrainy. Polskim interesem narodowym absolutnie nie jest rozbiór tego państwa, a już na pewno nie oczywiście próba jakiegokolwiek włączania Polskę w taką nową jakąś umowę monachijską, no tak to nazwijmy, jest absurdalna. To są tezy oczywiście na potrzeby wewnętrzne rosyjskie. Nikt w to przy zdrowych zmysłach ani w Polsce, ani na Zachodzie nie uwierzy. Tego typu tezy są robione na zapotrzebowanie wewnętrzne, tak aby Polskę przedstawiać właśnie jako agresora, jako kraj no, niebezpieczny. Niebezpieczny i także oczywiście, aby skłócać Polaków i Ukraińców, bo to jest bardzo istotny element tej walki informacyjnej, którą prowadzi Rosja, tak aby prowadzić do napięć w relacjach polsko-ukraińskich, aby no, eskalować tutaj tego typu napięcia. Mówił pan doktor o zmianie układu sił, no i na przedszereg wychodzi ostatnio Jarosław Kaczyński, który na spotkaniu, jeżeli dobrze pamiętam, w Białymstoku dosyć sporo część swojej wypowiedzi poświęcił polskiej armii, temu jak będzie reformowana, no i padają tam naprawdę, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo wysoko idące, daleko idące zapowiedzi. Już nie mówimy nawet o tych 300 tysiącach żołnierzy, ale również o tym, że polska armia ma mieć no, takie możliwości, aby wręcz wyprzedzać ataki ewentualnego wroga. Jak pan na to patrzy pod względem geopolitycznym, geostrategicznym? Bo chyba podstawowe pytanie jest takie, którego sobie nikt w Polsce nie zadaje. Czy ktokolwiek na Zachodzie na taką reformę Polsce pozwoli? Myślę, że tutaj rozdzieliłbym te kwestie na dwa czynniki. Po pierwsze, fundamentalne pytanie, czy Polska potrzebuje 300-tysięcznej armii w okresie pokoju? Czy stać nas na tak wielki wysiłek gospodarczy? Bo tutaj mówimy o wysiłku ekonomicznym, czysto ekonomicznym, gdzie utrzymanie tak wielkiej armii będzie Polskę bardzo dużo kosztowało. I pytanie, czy nie lepiej postawić na rozbudowany system szkolenia rezerw i na sprawne, nowoczesne systemy mobilizacji i mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych. Bo proszę zobaczyć, te współczynniki w Polsce wyglądają bardzo źle, jeśli chodzi o ten współczynnik mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych. On jeszcze w latach 90. był na poziomie 3, to znaczy, że w chwili ogłoszenia stanu wojennego Polska mogła powołać pod broń trzykrotność stanu czasu pokoju. Czyli jeżeli w uproszczeniu armia w czasie pokoju ma 110 tysięcy żołnierzy, no to na czas wojny te 330 tysięcy państwo polskie może wyposażyć, jeśli chodzi o umundurowanie, oporządzenie, uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. I to jest fundament moim zdaniem bezpieczeństwa państwa, czyli zdolność do mobilizacji zasobów kadrowych, przeszkolonej rezerwy, bo tutaj nie chodzi o to, aby mobilizować ludzi absolutnie nieprzeszkolonych. Chodzi o to, aby mieć specjalistów, aby mieć ludzi, którzy mają styczność z mundurem, którzy mają styczność z bronią, którzy są tak zwaną aktywną rezerwą. Ja jestem wielkim zwolennikiem właśnie systemu aktywnej rezerwy i szerokiego szkolenia społeczeństwa, jeśli chodzi o przeszkolenia wojskowego, tak aby ten współczynnik był znacznie wyższy niż tylko 3. Ja osobiście uważam, że dzisiaj, oczywiście to są dane ściśle tajne, nie wiemy, jak wygląda dzisiaj te zdolności mobilizacyjne państwa polskiego, jak wyglądają stany magazynowe, jeśli chodzi o uzbrojenie, jeśli chodzi o umundurowanie, o porządzenie itd., itd. Natomiast patrząc na to, jak wygląda system obrony cywilnej na przykład w Polsce, no to i wiemy doskonale o raportach Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie, jak katastrofalnie wygląda ten stan. I mając także swoje doświadczenie, będąc kilkanaście razy w ciągu ostatnich lat powoływany na różnego rodzaju ćwiczenia rezerwy, ćwiczenia oficerów rezerwy, kursy przeszkalające, dokształcające oficerów rezerwy, no wiem, że wygląda to źle. Nie chcę wchodzić w jakieś tam szczegóły, ale wygląda to naprawdę bardzo źle. Ja bym się skoncentrował na systemie powszechnego przeszkolenia rezerw, na stworzeniu nowoczesnego systemu mobilizacji i operacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych, tak abyśmy byli w stanie wystawić dużą armię w sytuacji zagrożenia, w sytuacji realnego zagrożenia wojennego. Natomiast utrzymywanie w czasie pokoju tak wielkiej armii uważam, że będzie zbyt wielkim obciążeniem gospodarczym dla państwa polskiego. Druga
sprawa, i to chciałem to rozdzielić, nie przesadnie wierzę w to, że można w krótkim czasie doprowadzić do stworzenia tak dużej armii. Tym bardziej, że Polacy specjalnie się nie garną do wojska, czego najlepszym dowodem są Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie ten zakładany pułap ponad 50 tysięcy żołnierzy nie został w ciągu ostatnich lat osiągnięty. 50 kilku tysięcy żołnierzy, a tutaj mówimy o 300 tysiącach żołnierzy. Do tego musimy dodać, że każdego roku kilka tysięcy żołnierzy odchodzi ze służby, czy to po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, czy z innych kwestii rodzinnych, zdrowotnych i tak dalej, więc ja nie widzę jakiegoś wielkiego zapału wśród młodych Polaków do tego, aby się garnąć do wojska, bo gdyby rzeczywiście taki ogromny zapał był, no to mielibyśmy właściwie kilkanaście brygad Wojsk Obrony Terytorialnej już uformowanych i w pełni gotowych pod względem operacyjnym. A widzimy doskonale, że samo ukompletowanie i widzimy doskonale, ile jest wakatów na różnych stanowiskach, począwszy od stanowisk szeregowych, aż po stanowiska oficerskie, właśnie w wojskach operacyjnych w czasie pokoju. Czyż tych wakatów jest całkiem sporo, wystarczy zobaczyć na dane w dowolnym WKU, ile tych wakatów jest i widać, że z tym jest problem. Oczywiście państwo może zachęcać przede wszystkim finansowo, może zachęcać różnego rodzaju ulgami, no ale to się będzie odbijać oczywiście na gospodarce. Ja jestem zwolennikiem, tak jak powiedziałem, powszechnego szkolenia rezerw, nowoczesnego szkolenia rezerw, tworzenia aktywnej rezerwy i podniesienia tego współczynnika mobilizacyjnego rozwinięcia. To jeszcze dopytam o tą kwestię NATO i tego, co będzie działo się w Europie, no bo te zapowiedzi wskazują na dużą zmianę sił wówczas, no i prawdopodobnie, tak się przynajmniej domyślam, pan zapewne wie to lepiej, no jednak Niemcy, Francuzi, za chwilę też przedstawiciele innych krajów będą chcieli mieć na to wpływ, no ta zmiana, szczególnie w kontekście tego, że Polska mogłaby wyprzedzać ruchy, czyli mieć tą aktywną obronę, tak, jeśli dobrze kojarzę, no to byłaby też znacząca zmiana dla samych sił NATO. Myślę, że jeśli spojrzymy na te ustalenia ostatniego szczytu NATO w Madrycie i przyjęcie nowej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie to Rosja jest przedstawiona jako główne zagrożenie, już nie jako partner, bo pamiętajmy, że od 1997 roku, od podpisania układu NATO-Rosja, Rosja jednak była postrzegana w taki ambiwalentny sposób, jako możliwy partner, że należy rozmawiać z Rosją, prowadzić dialog strategiczny. Dzisiaj tutaj właściwie zrezygnowano z dialogu strategicznego. I tym wielkim zagrożeniem, które niewątpliwie jest dla Polski, to jest sytuacja, w której Polska byłaby wykorzystana jako przysłowiowy zderzak strategiczny, czyli byłaby wykorzystana do różnego rodzaju działań przeciwko Rosji. Oczywiście tego typu eskalacja, jak próba tworzenia, wciągania w orbitę wpływów amerykańskich państw byłej przestrzeni postsowieckiej, no niewątpliwie wymusza na Rosji działania aktywne, to wynika z polityki mocarstw, to wynika z pewnego realizmu geopolitycznego, doskonale to opisywał w swoich książkach profesor John Mearsheimer, chociażby w polityce tragizm polityki mocarstw. No, trudno tutaj sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład Rosja chciałaby włączenia w swoją orbitę wpływów Meksyku czy Kanady, chciałaby tam tworzyć bazy wojskowe i jakby zareagowały Stany Zjednoczone. No prawdopodobnie czy w Meksyku, czy w Kanadzie doszłoby do jakiegoś puczu wojskowego, do jakiejś rewolty oddolnej, ewentualnie do bezpośredniej interwencji militarnej Stanów Zjednoczonych pod szyldem ochrony demokracji, praw człowieka itd. To się nie ma, to oczywiście kwestia etyki, kwestia moralności charakterystycznej dla życia przeciętnego człowieka, dla zwykłego człowieka, pojedynczego człowieka, nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o politykę mocarstw. Mocarstwa kierują się zupełnie inną logiką i proszę zobaczyć, ile baz amerykańskich, kilkaset baz amerykańskich na świecie gwarantuje interesy Stanów Zjednoczonych i te krwawe wojny, które Amerykanie prowadzili od czasu bombardowania Jugosławii aż na okupację Afganistanu czy Iraku. No jasno pokazują, że tutaj nie ma sentymentów, że tutaj ta moralność charakterystyczna dla pojedynczych ludzi absolutnie nie ma zastosowania w polityce mocarstw. Oczywiście to zwiększenie sił szybkiego reagowania natowskich i zwiększenie także wydatków na zbrojenia, zmiana strategii będzie powodować militaryzację polityki Sojuszu Północnoatlantyckiego, będzie także powodować militaryzację polityki w Polsce. Natomiast ja bym był bardzo ostrożny przed tym
przed tym, że tutaj Niemcy chcą jakoś specjalnie wzmacniania Polski. Widzimy tę politykę wobec Ukrainy, widzimy to, jak bardzo jest to, no, delikatnie mówiąc, polityka zdystansowana. Niemcy absolutnie nie chcą wspierać Ukrainy i to widać na każdym kroku. No, ta ostatnia decyzja w ostatnim tygodniu podjęta przez niemiecki Bundestag, odrzucenie propozycji przekazania 200 transporterów opancerzonych Fuchs dla Kijowa, no jasno pokazuje, po czyjej stronie tutaj Niemcy są. I zresztą polityka ostatnich kilkunastu lat jasno także pokazuje, że Niemcom zależy na przeczekaniu dzisiaj tego konfliktu. No, to zbliżenie strategiczne z Rosją w ciągu ostatnich kilkunastu lat nagle nie wyparowało. To nie jest tak. Oczywiście na potrzeby opinii publicznej, która jest bardzo mocno urabiana przez zwłaszcza media społecznościowe będące w rękach korporacji ponadnarodowych, ale jednak sterowanych ze Stanów Zjednoczonych, wymuszają na niemieckich politykach pewne gesty, pewne słowa. Cały ten sztafaż związany z narracją taką antyrosyjską jest. Natomiast jeżeli chodzi o realne posunięcia, realne kroki, politykę realną, to Niemcy absolutnie opowiadają się tutaj po stronie Rosji. Co do tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości. I gdybyśmy przyjęli taką hipotezę, postawili taką hipotezę analityczną, że dochodzi do wojny polsko-rosyjskiej, to ja myślę, że to byłby bardzo korzystny bieg spraw dla Niemiec. To byłby bardzo korzystny bieg spraw dla Niemiec, ponieważ polityka polska w ostatnich latach jest kością w gardle dla polityków niemieckich, dla niemieckiego establishmentu. Doskonale wiemy, że spora część zachodnich elit zachodnioeuropejskich, która marzy o europejskim państwie federalnym, bardzo krzywo patrzy na takie państwa jak Polska czy Węgry. I to nie tylko chodzi o taką bieżącą politykę, ale chodzi w ogóle o także pewien model cywilizacyjny. Chodzi o to, że Polska jest o wiele bardziej przywiązana do tradycyjnych wartości, które no możemy tak lapidarnie ująć określeniem cywilizacja łacińska, niż społeczeństwa zachodniej Europy, i trudniej będzie stworzyć europejskie państwo federalne z silną Polską i z silnymi Węgrami. A o wiele łatwiej byłoby to stworzyć ze słabą Polską, osłabioną na przykład już po wojnie. Także w tej sytuacji ja uważam, że Polska powinna być absolutnie państwem, które nie jest zainteresowane wchodzeniem w jakiekolwiek ostrzejsze spory polityczne czy geopolityczne, i absolutnie powinniśmy się trzymać z dala od wojny. Ja uważam, że ta polityka prowadzona przez państwo polskie obecnie po 24 lutego to jest balansowanie na krawędzi. Stoimy nad przepaścią, gdzie grozi nam realny konflikt zbrojny. I tutaj nie pomoże żadna propaganda, że Ukraina dzisiaj wygrywa, bo tak możemy przeczytać w mediach głównego nurtu. No jak wygrywa? W jaki sposób? Cały konflikt toczy się na terytorium Ukrainy. To Ukraina jest państwem zniszczonym, zdewastowanym. Gospodarczy upadek tego państwa, mordowani ludzie. No, o jakim my zwycięstwie mówimy? Wystarczy spojrzeć na mapę okupowanego terytorium ukraińskiego przez Rosjan. No, to jest jakiś absurd. No, czy chcemy mieć takie powtórki jak z Mariupola w Warszawie, czy w Białymstoku, czy w Gdańsku, czy w Olsztynie? No oczywiście, że nie. I powinniśmy absolutnie unikać wchodzenia w konfrontację z Rosją. Tym bardziej, że Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego i mówi o tym od wielu, wielu lat. Ja uważam, jestem zwolennikiem normalizacji relacji z Rosją. Uważam, że cała ta polska polityka wschodnia jest robiona absolutnie pod dyktando Waszyngtonu, absolutnie pod dyktando amerykańskie, i uważam, że jak najbardziej oczywiście pomoc humanitarna tak, i powinniśmy być pierwsi do pomocy, ale ostatni do wojny. Panie doktorze, to muszę dopytać o jeszcze jedną kwestię, mianowicie o fakt tego, czy pana zdaniem polskie społeczeństwo od pewnego czasu jest w zasadzie przygotowywane do faktu bycia w wojnie, bo tak obserwując na przykład rządowe media, no to jednak coraz więcej tych tekstów pojawia się wskazujących na to, że tak czy siak w tej wojnie jesteśmy. Korespondenci w telewizjach mówią, jesteśmy już i tak aktywni. No to takie stwierdzenia chyba jasno wskazują na to, że w zasadzie to społeczeństwo jest, tak mówiąc brzydko, urabiane do faktu już bycia w wojnie.
No ale oczywiście, że tak. To co do tego nie mam absolutnie najmniejszych wątpliwości, że cała ta narracja wojenna, prowojenna dominuje w mediach głównego nurtu. Tutaj oczywiście Amerykanie bardzo mocno wykorzystują swoją przewagę, jeśli chodzi o media, media społecznościowe, i to widać po prostu po narracji na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, jak mocno jest ta wolność słowa także ograniczana, ale także jak jest prowadzona starannie ta narracja, i jest to absolutnie pewien teatr. Mamy absolutnie do czynienia z sytuacją wyreżyserowanego spektaklu, który ma przygotować społeczeństwo polskie do udziału w wojnie. Zresztą moim zdaniem absolutnie nie jest przypadkiem, że pierwszą grą komputerową rekomendowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do szkół jako lektura uzupełniająca jest gra, skądinąd ciekawa, ale gra, która symuluje oblężone miasto, miasto, które, w którym toczy się wojna, gdzie trzeba walczyć o przeżycie, no można powiedzieć tutaj o przeżycie, o jedzenie, o wodę i tak dalej, i tak dalej. Więc na wielu płaszczyznach, i na płaszczyźnie politycznej, i na płaszczyźnie popkulturowej, społeczeństwo polskie jest przygotowywane do udziału w wojnie. Polska w interesie Stanów Zjednoczonych ma być zderzakiem strategicznym, ma maksymalnie osłabić Rosję. Stąd ta silna militaryzacja w ogóle polskiej polityki i militaryzacja celów politycznych. Rozbudowa armii, cele związane ze zwiększeniem potężnych wydatków na zbrojenia. No bo jeżeli ma być ten cios silny zadany Rosji, no to nie może to być taki cios jak na Ukrainie, bo widać doskonale, że tutaj armia rosyjska zwycięża po prostu, czy realizuje po prostu cele założone w operacji wojskowej, w tej inwazji na Ukrainę. Pierwszy cel to oczywiście odcięcie Ukrainy od Morza Azowskiego, ograniczenie możliwości gospodarczych tego państwa, no i oczywiście zajęcie tak zwanych konstytucyjnych granic Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. I to się dzieje, więc to jest za mało, żeby obronić amerykańską hegemonię. A wiadomo, że Amerykanie i Brytyjczycy będą walczyć do ostatniego Ukraińca i do ostatniego Polaka, i to jest dzisiaj cel także tej władzy w Warszawie, aby przygotowywać Polskę do tej wojny w interesie amerykańskiej hegemonii liberalnej. To już tak tytułem końca zapytam, bo jest jedno głośne nazwisko w mediach internetowych. Chodzi o pana Melnyka, byłego już ambasadora Ukrainy w Niemczech. Pana zdanie na temat tego człowieka, czy to jest prawdziwa twarz polityki ukraińskiej, nie ta kreowana przez media takie jak telewizja publiczna, gdzie tam panowie z Ukrainy, panowie politycy z Ukrainy z polskimi przybijają sobie piątki i pięknie się uśmiechają, no ale obok jest pan Melnyk, który za chwilę prawdopodobnie zostanie wiceministrem spraw zagranicznych. No i pan ambasador Andriy Melnyk to zdecydowanie prawdziwa twarz ukraińskiej polityki. To pamiętajmy, że Ukraina to jest kraj postsowiecki z bardzo silnie zsowietyzowanymi elitami politycznymi. To jest kraj o bardzo wysokim wskaźniku korupcji. To jest kraj rządzony przez oligarchów. Właściwie część tych oligarchów jest absolutnie wyjęta spod prawa. To jest kraj o zupełnie innej mentalności, jeśli chodzi o establishment polityczny, niż w Polsce. To jest przepaść, absolutnie przepaść cywilizacyjna, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Elity polityczne Ukrainy to jest cywilizacja turańska, to nie jest cywilizacja łacińska. I Andriy Melnyk jest świetnym tego przedstawicielem. Jest świetnym przedstawicielem także pewnej przebiegłości, bezczelności, arogancji w dyplomacji. Był to dyplomata znienawidzony tak naprawdę na salonach niemieckich. I to, co powiedział w jednym z programów na kanale Jung und Naiv na YouTubie, próbując właściwie usprawiedliwiać ludobójstwo na Wołyniu, no jest absolutnie skandaliczne. I najsmutniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że został odwołany nie po protestach polskiego MSZ-u, ale po protestach ambasady Izraela. To pokazuje, jak niewiele tak naprawdę polska dyplomacja dzisiaj znaczy w Europie i jak niewielkie ma przełożenie w ogóle na politykę także ukraińską.
To jest absolutnie skandaliczna sytuacja, w której ambasador państwa ukraińskiego, czyli to nie jest osoba prywatna i ta wypowiedź absolutnie nie była prywatna, była nadawana w bardzo, no można powiedzieć, popularnym kanale na YouTubie, który dociera do bardzo wielu młodych ludzi, ale także do elit politycznych Niemiec. To jest kanał, który ma bodajże ponad 400 tysięcy subskrybentów, więc absolutnie nie można powiedzieć, że jest żadnym jakimś niszowym medium. Jest nowoczesnym medium o szerokim zasięgu i tam ambasador Melnyk próbował tłumaczyć ukraińską powstańczą armię i organizację ukraińskich nacjonalistów z ludobójstwa. No coś nieprawdopodobnego i to ludobójstwa przecież nie dokonywanego tylko i wyłącznie na Polakach, ale także na Żydach. Próbował wybielać postać Stepana Bandery. No coś nieprawdopodobnego. Nieprawdopodobne jest to, że dzisiaj tacy zbrodniarze jak Roman Szuchewicz czy Kłym Sawur są czczeni na Ukrainie i właściwie Polska nic z tym nie robi. No ale cóż my możemy tutaj powiedzieć w naszej rozmowie, jeżeli rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina, powiedział całkiem niedawno, że cytuję, to jest cytat, jesteśmy sługami Ukrainy. No to jeżeli takie słowa padają ze strony oficjalnego urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no to jak Ukraińcy mają szanować Polaków? Jak mają szanować polską historię? Jak mają szanować polską wrażliwość historyczną? No mentalność postsowiecka nakazuje wykorzystać po prostu takie osoby i takie państwo do granic. I ta wielomiliardowa pomoc, która dzisiaj idzie na Ukrainę, jest przejawem moim zdaniem naiwności polskich elit. Absolutnie naiwności. Nie chcę użyć mocniejszych słów, bo to nie ma sensu i nie ma takiej potrzeby, ale jest to daleko posunięta naiwność. Polska z tego absolutnie dzisiaj nic nie ma. Polska z tego absolutnie nic nie ma, mając dzisiaj już ponad 10% populacji właśnie jeśli chodzi o mniejszość ukraińską na terytorium Polski, mamy poważny problem i także osłabiamy swoją armię, przekazując chociażby czołgi T-72. Jeżeli są to czołgi zdatne do obrony Ukrainy, to równie dobrze one są zdatne do obrony Polski i przekazywanie 4 batalionów czołgów na Ukrainę w sytuacji tak niespokojnej w sensie geostrategicznym jest moim zdaniem absurdem. Jeżeli potwierdzą się te doniesienia na razie, które gdzieś krążą po internecie, że Polska miałaby jeszcze przekazać czołgi PT-91 twardy, no to sytuacja moim zdaniem jest absolutnie skandaliczna i sprzeczna z polską racją stanu. No i na tym może postawmy kropkę. Pan doktor Leszek Sykulski, moim Państwa gościem, bardzo serdecznie dziękuję za tą analizę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Ja również dziękuję państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Jan Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.